z tego lasu świat. Do Częstochowy. Albo do Krakowa. A co ty będziesz w Częstochowie robił? Poglądam. Bo tam nigdy nie był. Jak się wojenka skończy, to pojedziesz do Krakowa, do Częstochowy. Panny cię będą witały, dadzą ci medal. Zaś ta dadzą. A Siekierka był w Krakowie. A byłem. W roku 1938 na Wawelu byłem, w kościole mariackim w sukiennicach, w muzeum też byłem. A to prawda, że tam króle polskie leżą? Są tam groby polskich królów. Jeden największy dzwon, Zygmunt. A ta smocza jama je tam? Też je. A jakie króle tam są? A burę. Śpi. Kiedy nie mogę. Dom się kierce swój do zemnią. Policz mędna, a jak to zaśniesz? Już jak się kierka coś powie. A to muzą, to jakie? A stoją tam figury. A potem znowu idziesz po marmurowych schodach, to na ścianach obrazy wiszą. A co je na tych obrazach? A jest tam jeden wielki obraz jak ściana. Malował go tak jeden Matejka. Wielki obraz jak ściana. Będzie 10 metrów na 10. A na nim wymalowany jest król polski, co mu krzyża klęcząc hołd składa. Ten obraz nazywa się hołd pruski. Dlaczego? Co też? Tak się nazywa. A gówno ci do tego wszystko chce zwiedzić. Modli się, gad plus, a ga już zdradę knuje. A król zamiast mlebu ciupać, to jeszcze ścisko krzyżaka. Polaki zawdy takie były, to im teraz w kaszę plują. To je na tym obrazie. Edze ciulwa. Cicho będzie ta kurwa. Świerwolo jak tej szczyty na jarmarku. A na drugim obrazie co je? Na jakim drugim? Tam obrazów 1000. Na jednym wielkim koła baba na czarnym ogierze jedzie. Ładny obraz, duży. Całkiem goła. Życie to krzywe. Ja to nie wiem, to na obrazie. Ogier, bracie, jak smok. Ogniem łyska, jaja wyglancowane. Ludzie stoją przed obrazem, lorretują. No i gadają do obrazu. Co? Śpi. Mm-hmm.
Żebym zdechł, żeby nie padła i zamknął. Jak to zobaczyła, to zamknął. Dobra, dobra. Żebym nie na miejscu szlak trafił. Nic nie widziała. Jak to zobaczyła, to upała. Dziuda. Panie podchorąży, można zapalić? Można. Tylko ogień dobrze kryć. Panowie. Bracia. Rodacy. Na rany Chrystusa przysięgam, żebym tutaj jak ten pies. Dobra, Waluś, dobra, wierzymy ci. Zemglała, jak mnie zobaczyła i tyle. Przed sądem się, Waluś, będziesz tłumaczył. Wodze będą wiedzieć, co z tobą zrobić. Nic te stary rozwoże nie zrobiłem. No ją dla śmiechu postraszyłem. Nawet koszuli jej nie zadarłem. Po co ci to było? Tryknąłem ją ze dwa razy palcem dla śmiechu. Którym palcem, Baluś? Przyznaj się. Palcem dla śmiechu, panowie. Stary się ze strachu we łbie wszystko pomieszał. Kończyć palenie. Rozwór. Też na nim. Gdzie bym taką starą rozworę pieprzył? Fełbie się pomieszał, bo też anima. Potrzebne ci to było mało, to dziewów we wsi, a ścigają z uciechy, jak głupoka zobaczył, na co ci taką starą była. Broda, jak na spowiedzi do was mówię, jak do rodzonej matki. Ani ja, ani Marek jej nie pieprzył, nawet koszuli nie zadarłem. No tak palcem dla śmiechu ją drgnąłem, a ona zemglała i leży. Wiecie też anima. A proboszcz? Proboszcz. Nie gadajcie byle czego, ksiądz! W sukience chodzi, ale ty szelmo! Grzech słuchać, jak tak mówić! A na bandziorka z bronią chodzić to nie grzech? Worek mąki puści, jaka kto za głosprywa, nie może się tak. Kurwa, co wora! Do piasku zatrwaliśmy dzieci. Śmie ojca i syna! Ciupa do cholery, broda! Na rozkaz, panie podchorąży! Na rozkaz, daj chodzić jak stare baby! Przecież głupoś, nie widzisz, że się nie je. Waluś, co ci tu? Nie pudę! Nie być głupi. Do piachu nie pudę! Po sprawiedliwości nikt gospodyni nie pieprzył. Ani ja, ani Marek. Panowie, przysięgam, że nawet koszuli nie zadarł. Dupy nie widziałem, ani z przodu, ani z tyłu. Jak zemglała, to nie wie, kto ją pieprzył. Na śmierć jak baran nie pójdę. Szeregowy Waluś, powstań. Ubić na miejscu, na rany Jezusa. Jesteście żołnierzem czy nie? Panowie, puść tam mnie. Pytam, czy jesteście żołnierzem? Nie wiem. Nie udawajcie durnia, pytam was, czy jesteście żołnierzem! Chodźże, chodźże, człowieku. Wzięliśmy worek mąki pszennej i pół prosiaka. To prawda.
Odmawiacie rozkazu na froncie? A ty już i ta pszcza! Mym zarosła, to się wściekła! Za niewykonanie rozkazu na froncie kula w łeb. On już idzie, panie podchorąży. Już idzie, już. Maszerować. No przecież go udusisz. Pokaż się, Chiliński, co ci tam wymyślili? Z głowy będę mówił, panie komendancie. A notatki chyba jakieś macie? Tak, zaraz. Zaraz, o, jest notatka. Czym to pan podchorąży nagryzmolił? Palcem, patykiem, nosem? Melduję posłusznie, panie komendancie, że miałem tylko ogryzek kopiowego ołówka i przy tym pisałem na kolanie. No, będzie mówić z głowy. Ludzie mi się rozlatują. Trzeba ich podbudować ideologicznie. Myślę, że uczynicie to na poziomie waszego uniwersyteckiego wykształcenia. Ale przystępnie, żeby wiedzieli, o co chodzi. I nie meldujcie posłusznie. Teraz zniesiono posłuszne meldowanie. Trzeba tym ludziom wytłumaczyć, że biją się nie tylko z Niemcem, nie tylko o świnie dla własnego brzucha, ale o całą przyszłość. Dla siebie i dla swoich dzieci. Rozumiecie, Chiliński? A teraz mamy na karku drugiego wroga. To trzeba ludziom uświadomić. Posłucham, coście wymyślili. Nie lubię polityki w wojsku, ale czasem trzeba. Aha. I nie zapominajcie o kradzieży spirytusu. Wychlać całą kufę. Ale o tym to już po pogadance. Koledzy, chciałbym wam dzisiaj uprzystępnić jeden z tych prądów myślowych, który bierze początek w wieku XIX. U kolebki tego prądu, który stał się później prądem również politycznym, leży słynny dokument opracowany przez Niemców, Marksa i Engelsa. Dokument ten nosił nazwę Manifestu Komunistycznego i zaczynał się słynnym powiedzeniem: upiór, lub może widmo komunizmu, krąży po Europie. I dokument ten leży u kolebki komunizmu i rewolucji bolszewickiej, a w konsekwencji obecnej Rosji Sowieckiej. Nie będę się wdawał w analizę naukową powstania tego państwa, jak to ich propagandziści powiadają, pierwszego państwa chłopów i robotników. No w każdym razie wodzami czerwonych byli tacy ludzie jak Lenin, Stalin, Trocki, a także mniejsi jak choćby Budionny i Tuchaczewski. No z tym, że to nie były ich prawdziwe nazwiska. Na przykład Trocki nazywał się Berek Joselewicz, albo podobnie, no w każdym razie nie ma to zasadniczego znaczenia dla samej istoty materializmu.